Siemka. Dzisiejszym panem i władcą tego małego epizodu moich mini wideo recenzji jest pierwszy tom serii Bohater Żelazny Kostur. To historia bardzo krwawa dziejów wczesno-średniowiecznej Rusi. Jest to druga już seria Juraja Czerwenaka, jaką możemy spotkać na naszym rynku. Poprzednio miałam okazję recenzować Czarnoksiężnika Władca Wilków i muszę przyznać, że w porównaniu z Bohaterem był zdecydowanie delikatniejszy. Podobnie jak w przypadku Czarnoksiężnika, także tutaj mamy do czynienia z fantastyką historyczną, z czego Bohater zdecydowanie może się pochwalić większą ilością historii, choć wcale nie mniejszą fantastyki. Naszym bohaterem jest z początku kaleka Ilia, który spotyka na swojej drodze trójkę naprawdę wyjątkowych ludzi i tym samym jego życie ulega całkowitej zmianie. Po krwawych wydarzeniach, jakie mają miejsce w jego wiosce, los naprawdę zaczyna się do niego uśmiechać. Powoli, zupełnie niedoświadczonego chłopaka, staje się prawdziwym wojownikiem, kimś naprawdę wyjątkowym, stojącym u boku księcia Światosława, który powoli, krok po kroku, podbija coraz to inne ludy, mając do dyspozycji zarówno brutalną siłę, jak i inteligencję. Tym samym zyskuje sobie wielu popleczników, jak także lojalność swoich bohaterów. W Żelaznym Kosturze urzekła mnie grupa bohaterów, którzy wspólnie stawiają czoła przeciwnościom losu, jak także mogą liczyć na siebie nawzajem, dzielnie towarzyszą Światosławowi w jego wojennej wyprawie. Tym samym, poza głównym bohaterem, możemy cieszyć się towarzystwem naprawdę bardzo różnych od siebie osób, jak na przykład wojownika z ludu, zawsze nachmurzonego woja, a także młodego, urodziwego księcia, czy też czarownika. Ogromnym plusem tej serii jest także obecność smoków. Osobiście porównałabym serię do Pieśni Lodu i Ognia, jednakże mając wybierać między tymi dwoma powieściami, zdecydowanie wolę Bohatera. Przede wszystkim dlatego, że jest fantastyka historyczna, do której mam ogromną słabość. Poza tym, w przeciwieństwie do miejscami nudnawej serii George'a Martina, Juraj Czerwenak naprawdę potrafi zainteresować czytelnika i zainteresowanie to podtrzymać do samego końca. Myślę, że więcej dowiecie się z recenzji, która znajduje się poniżej. Ja tymczasem naprawdę zachęcam Was do sięgnięcia po powieści Juraja Czerwenaka, w tym po Bohatera. Jeżeli lubicie dobrą fantastykę, będziecie zachwyceni Żelaznym Kosturem, ponieważ w przeciwieństwie do historii całkowicie zmyślonych, historia taka, jak na przykład Bohater, będzie Wam o wiele bliższa, ponieważ bezpośrednio odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, zaś w powieści zostały przedstawione w sposób pod każdym kątem fantastyczny. Dajcie więc szansę Bohaterowi i do zobaczenia w następnej mini wideo recenzji.